Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs. Dziś mamy czwartek, piąty dzień października, zaś imieniny obchodzą Bartłomiej, Faustyna i Rajmund. A my zaczynamy wiadomości dnia. Skoro pogoda za oknem nie nastraja pozytywnie, to zaczniemy od dobrej wiadomości, szczególnie dla mieszkańców ulicy Pełowiackiej, która dołączy do osiedlowych uliczek rodem z XXI wieku w Kutnie. Miasto ogłosiło bowiem przetarg na jej przebudowę. Pełowiacka zyska nową nawierzchnię, chodniki, dojazdy do posesji i ogólne zagospodarowanie terenu. Firmy budowlane mogą składać oferty do kutnowskiego magistratu do 16 października. A 2 października ruszyła akcja Zima 2017-2018. Lata ubiegłe pokazały, jak mieszkańcy naszego miasta i powiatu uwrażliwieni są na problem bezdomności i dzięki dobroczynności w formie dostarczanej odzieży, a także informowaniu odpowiednich służb o osobach bezdomnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie mógł udzielić pomocy wielu z nim. Na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy też będące pod wpływem alkoholu, także osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach, poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w swoich mieszkaniach. W takich sytuacjach należy informować bądź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bądź też odpowiednie organy jak policja czy Straż Miejska, do czego serdecznie zachęcamy.
Do niedzieli 8 października można jeszcze oddawać głosy w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego. A naprawdę warto, bo nasz głos może zmienić lokalne otoczenie. Do niedzieli 8 października oddajemy głosy na wybrane 1, 2 bądź 3 projekty w kutnowskim budżecie obywatelskim. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy. Oddajemy głos na karcie do głosowania w przeznaczonych do tego miejscach Kutnowski Dom Kultury, Galeria Markredo, Wasiakowie Lunch Cafe, Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 6. Swój głos oddajemy od 10 do 18. Zdecydowanie łatwiej jest wybrać drogę elektroniczną. Wpisujemy adres budżetobywatelski.kutno.pl. Już na pierwszej stronie mamy link do głosowania. Głosuj online. Tutaj mamy zasady głosowania, którymi warto się zapoznać. Ja przypomnę, że można oddać głos do 3 projektów. Wybieramy projekt. Dalej wypełniamy pola przeznaczone na nasze dane osobowe. Wybieramy ulicę z listy. Zaznaczamy oświadczenia. I zatwierdzamy swój głos, podając numer telefonu. Na ten numer przyjdzie kod SMS, który wpisujemy na stronie. I to wszystko. Głos jest już oddany. Głosować może każdy mieszkaniec miasta. 38 projektów czeka zatem na Państwa głos. Wybierać możemy do niedzieli 8 października. Tradycyjnie już jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na wszelkiego rodzaju infekcje górnych dróg oddechowych. Spośród nich najczęstsze to zwykłe przeziębienie, a także grypa. Grypa, co jest bardzo charakterystyczne, występuje nagle. Choroba po prostu zwala nas z nóg. Jesień to pora roku równie piękna, co niestety zdradliwa. Przyzwyczajeni do wysokich letnich temperatur i pięknej pogody, często zapominamy o założeniu cieplejszego ubrania. Łatwo się domyślić, że konsekwencją takiego zachowania może okazać się przeziębienie, a nawet grypa. Miesiąc wrzesień to początek wzrostu zachorowań na zakażenia wywoływane wirusem grypy, ewentualnie zakażenia grypopodobne. Warto w tym momencie pomyśleć o skutecznym zabezpieczeniu przed zachorowaniem i w tym momencie rozpoczynamy szczepienia przeciwko grypie sezonowej. W naszych aptekach już od końca sierpnia znajdują się preparaty do zaszczepienia. W tej chwili wiemy, że są to 3 preparaty dostępne i w cenach, no powiedzmy, podobnych do lat ubiegłych. Szczepiąc się, jednocześnie dbamy o nasze zdrowie i samopoczucie, zarówno w okresie częstych zachorowań, jak i w dalszej przyszłości, gdyż zachorowanie na grypę niesie za sobą ryzyko wystąpienia groźnych dla życia i zdrowia powikłań, takich jak zapalenie oskrzeli, płuc, rtani, ucha środkowego oraz zaostrzenie chorób o przebiegu przewlekłym, takich jak astma czy cukrzyca. Szczepią się ze względów indywidualnych, klinicznych, wszystkie osoby obciążone przewlekłymi chorobami, przede wszystkim układu oddechowego, układu krążeniowego oraz wszelkich innych zespołów chorób i jednostek chorobowych, które upośledzają układ odpornościowy. Ze względów epidemiologicznych, czyli w celu chronienia siebie oraz swoich bliskich, szczepią się. Wszystkie dzieci, tak jak powiedziałam, od 6 miesiąca do 5 roku życia, czyli przedszkolaki, opiekunowie dzieci, opiekunowie osób chorych przewlekle. Dobrze, żeby pomyśleli o tym nauczyciele i w ogóle osoby pracujące w dużych skupiskach osób. Oczywiście służba zdrowia. Ponadto szczepią się wszystkie osoby, które skończyły 55 lat. Uważa się, że są to osoby, które przechorowują w sposób cięższy i z powikłaniami. Grypa w odróżnieniu od przeziębienia rozwija się w sposób szybszy i znacznie agresywniejszy. Chorobie towarzyszy uczucie silnego osłabienia i ogólnego rozbicia, wysoka gorączka przekraczająca niekiedy 39 stopni Celsjusza, dreszcze, bóle mięśni i stawów, ból głowy, suchy i męczący kaszel. Sporadycznie mogą pojawić się nudności, wymioty oraz biegunka. Jeżeli u kogoś wystąpią objawy infekcji, prośba o to, aby pozostali w domu. No i główna zasada, ponieważ przenosi się wirus grypy drogą kontaktową i kropelkową, myjemy ręce. W zakładach pracy, przedszkolach, szkołach dezynfekujemy miejsca kontaktowe, czyli klamki, pulpity, na których pracujemy, słuchawki telefonów i tak dalej, i tak dalej.
Ponadto wspomagamy nasz stan zdrowia higieną codziennego życia, czyli mycie rąk, kąpiele, uprawianie sportu, wietrzenie i ubieranie się stosownie do zmieniającej się aury pogodowej. By nie dać się przeziębieniu i grypie, należy poprawić odporność organizmu. Silny organizm nie tak łatwo podda się chorobie, ale pamiętajmy, że nie wzmocnimy go z dnia na dzień, dlatego zacznijmy działać już teraz. Blisko 8 km dróg zostało wyremontowanych wspólnie przez miasto Kutno i powiat kutnowski, które nawierzchnie zostały wyremontowane, o tym w materiale filmowym. Około 8 km dróg oddano do użytku mieszkańców powiatu kutnowskiego. Zadanie to finansowane było z budżetu zarówno gminy Kutno, jak i powiatu kutnowskiego. To są drogi powiatowe, jak zaznaczyłem. Jest to droga odchodząca od drogi 60 krajowej w kierunku Byszewa i dalej na Gostków, około 4 km. Dalej droga również od trasy 60 krajowej w kierunku na Strzegocin, tam przez Julinki. I częściowo droga powiatowa też tutaj od trasy 92 w kierunku Wysoka Wielka. Ona w tym czasie jest pociągnięta na wysokość, powiedzmy, tam od trasy 90 do cmentarza. Natomiast w przyszłym roku jest tam też planowany taki odcinek, jest na wysokości Sołtysa Włosków. Jest najgorszy odcinek i ona też tam planowana jest. Na pewno musi być dokończona. Poprawa jakości dróg gminnych to zadanie priorytetowe, uwzględniane w budżecie każdego roku, mówi wójt gminy Kutno Jerzy Bryła. Udział naszej gminy w kosztach naprawy tych dróg 650 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało? Dla mnie jest to dużo, natomiast potrzeby są o wiele większe. Starostwo przygotowuje kolejne dokumentacje na kolejne drogi powiatowe, w którym w przyszłym roku będziemy partycypować. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, które te drogi będą jeszcze robione, ale myślę, że ten sposób naprawy wspólnie z powiatem będzie kontynuowany. My będziemy to właśnie na ten budżet zakładać te kwoty, które będą niezbędne do naprawy tych dróg. Ruszył 10. festiwal Szaloma Asza. A co nas czeka w ramach festiwalu? Szalom Asz, żydowski pisarz, dramaturg, autor esejów, przyjaciel Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Żeromskiego. W październiku już po raz 10. odbędzie się festiwal jego imienia, który rozpocznie się 5 października. Bardzo ważna część festiwalu, panel dyskusyjny. Przyjadą do nas naukowcy, którzy zajmują się życiem i twórczością Szaloma Asza. I jak zwykle będzie dyskusja, będzie rozmowa na ten temat, będą wygłaszane wykłady. A wszystko później będzie podsumowane w publikacji pofestiwalowej, po konferencyjnej. Z panelem dyskusyjnym łączyć się będzie pokaz filmu Asz i jego miasteczko. Będzie też okazja do spotkania z prawnukiem Asza, Davidem Mazowerem. Ale festiwal to nie tylko poznawanie życia i twórczości jego patrona, to także wiele wydarzeń związanych z kulturą i obyczajami żydowskimi. Zaintrygowała mnie pewna historia, autentyczna historia i zaprosiłam Teatr Krakowski, mały teatr vis-a-vis, który tutaj w Kutnie przyjedzie z przedstawieniem, ze spektaklem inspirowanym autentyczną historią, którą opisuje Paul Glaser w książce Tańcząc z wrogiem. Powiem tak, że po raz pierwszy sięgnęłam przy okazji festiwalu Asza, w jakimś sensie sięgnęłam po tematykę Holokaustu, ale to jest bardzo dalekie, to tylko echo będzie pobrzmiewało. Będzie to bardzo ciekawa relacja pomiędzy dwoma osobami, kameralny spektakl i to będzie prapremiera. Nigdzie jeszcze w Polsce i na świecie ten utwór nie został wystawiony na scenie. Następnym takim wydarzeniem, które już wpisało się w kalendarz, w grafik festiwalu, to jest Wieczór Żydowski. Jak zwykle w Rondzie, tym razem zapraszamy na kolację żydowską i koncert piosenek Koena w wykonaniu Michała Łanuszki z kwartetem smyczkowym, także to będzie bardzo taki wyrafinowany, świetny koncert. Festiwal to również edukacja poprzez warsztaty taneczne, koncert piosenek żydowskich, etiudy teatralne i muzyczne. Te wydarzenia odbędą się pod hasłem Szalom na Teatralnej, a skoro teatralnej,
To rzecz jasna, zapraszamy do Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Mieszkańcy Kutna doskonale znają tę osobę, tę artystkę. Będzie to nie lada gratka, ponieważ pani Aga Mikołaj tak często nie występuje w Polsce i nie występuje w Kutnie. Tutaj na nasze zaproszenie przyjeżdża. Koncert będzie dość obfity, z ciekawym takim repertuarem. Przede wszystkim będą tutaj utwory twórców żydowskich, pochodzenia żydowskiego, ale będą to znane przeboje operowe, operetkowe, muzykalowe również. Koncert poprowadzi pani Małgorzata Musiałowska, dyrektor szkoły muzycznej, czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu. Festiwal jest w tym roku wyjątkowy, jest to jego 10. edycja, ale także w 2017 roku minęło 70 lat od śmierci pisarza. Festiwal zakończy gala finałowa, na której pojawi się Aga Mikołaj. Zachęcamy do zapoznawania się z folderami poświęconymi festiwalowi, a także stroną internetową Kutnowskiej Biblioteki. Ostrzegamy przed oszustami podszywającymi się pod pracowników ZUS-u. Wykorzystują oni powrót do poprzedniego wieku emerytalnego. Z oszustwem możemy się spotkać na wielu płaszczyznach życia. Łódzki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami próbującymi naciągnąć przyszłych emerytów na odpłatne, a przy tym niby korzystniejsze przeliczenie świadczenia emerytalnego. Fałszywi doradcy emerytalni pojawili się w różnych miastach kraju. Dlatego też przestrzegamy mieszkańców Kutna, aby nie ufali ludziom podszywającym się pod pracowników ZUS-u. Do pierwszych prób wyłudzeń doszło w województwach śląskim i zachodniopomorskim. Oszuści lokalizują potencjalne ofiary w okolicach budynku ZUS, a następnie pukają do ich drzwi. Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie łódzkim dla Dziennika Łódzkiego, opowiada, jak jedna z łodzianek została zagadnięta na placu Barlickiego przez mężczyznę, który podawał się za pracownika ZUS. Mimo ostrzeżenia od młodych ludzi, spotkanych po drodze w autobusie, żeby nie wpuszczała go do domu, i tak to zrobiła. Mężczyzna ten powiedział jej, że dostanie wyrównanie w wysokości 2000 zł. Musi tylko wypełnić dokumenty i zapłacić opłatę manipulacyjną w wysokości ponad 200 zł. Na szczęście kobieta nie miała pieniędzy i odpowiedziała, że tę kwotę może on sobie odliczyć z wyrównania, przez co oszust niczego nie wskurał. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko w dwóch przypadkach odwiedzają mieszkańców w domach. Po pierwsze, dzieje się tak, gdy sprawdzają zasadność zwolnień lekarskich. Po drugie, dotyczy kontroli płatnika składek, gdy siedziba firmy znajduje się pod jego adresem zamieszkania. Wówczas inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umawiają się jednak na wizytę z wyprzedzeniem. Prosimy więc o wystrzeganie się przed osobami podającymi się za pracowników ZUS-u. Jeśli mamy choć cień niepewności, skontaktujmy się z najbliższym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I na koniec informujemy, że można już ze spokojną głową poruszać się na deptaku naszego miasta na rowerze. Rower jest najbardziej ekologicznym i zdrowym środkiem poruszania się po mieście. Dzięki projektowi Łukasza Gajewskiego do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego cykliści mogą bez obaw poruszać się po centrum naszego miasta. Nowa trasa przebiega od Ronda Solidarności przez ulicę Kilińskiego, Plac Piłsudskiego, ulicę Królewską i Wyszyńskiego aż do drogi dla rowerów na ulicy Jana Pawła II. Dzięki tabliczkom T22 legalnie można poruszać się rowerem po Królewskiej i Placu Piłsudskiego. Warto jednak pamiętać, że nowe oznakowanie nie upoważnia rowerzystów do jazdy pod prąd na ulicy jednokierunkowych wokół Placu Wolności, a także na ulicach Witosa, Joselewicza i Zamenhofa. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja Państwa żegnam. Zapraszam tradycyjnie na prognozę pogody oraz na główne wydanie wiadomości dnia o godzinie 18:30. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami w całym regionie. Temperatura 10 stopni w Kutnie, 7 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 997 hektopaskali. W dzień przelotne opady. Mogą wystąpić burze z piorunami. Temperatura 12 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 5 stopni w całym regionie.
ciśnienie wyniesie 992 hektopaskale.